Ile trzeba mieć pieniędzy na koncie, aby kupić nieruchomość w kredycie? Chcesz być pewny, jak bezpiecznie kupić nieruchomość na kredyt? Bądź klientem, o którego walczą banki, skorzystaj z kodu robotowego i otrzymaj 100% zniżki na nasz kurs online. Link w opisie. Cześć, ja nazywam się Rona Szczepankiewicz, a tutaj na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości Mądrze sfinansować. Dzisiejszy odcinek dotykuje wszystkim osobom, które no zastanawiają się, ile potrzebuje mieć gotówki na koncie, żeby móc kupić nieruchomość w kredycie. Tak, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, myślę, że tak, ale wkład własny do banku to oczywiście nie jest jedyny koszt, który potrzebujecie ponieść, żeby kupić. Nieruchomość, bez względu na to, czy kupujecie za gotówkę, czy w kredycie, są różnego rodzaju koszty, m.in. koszty okołotransakcyjne, jak notariusz, pośrednicy, etc. i O tym będziemy dzisiaj mówić, no ale jeżeli kupujecie w kredycie, no to oczywiście są też koszty okołokredytowe. prowizja banku, prowizja pośrednika kredytowego dzisiaj o tym pogadamy, również notariusz i tak dalej to wszystko dzisiaj te koszty będą, także moi drodzy, nie ma na co czekać. Od razu przechodzę do sedna. Przed sobą na ekranie macie konkretny przykład na liczbach. Jest to mieszkanie z rynku wtórnego. Jak widzicie, cena transakcyjna jest to 500 tysięcy złotych. Do tego dodajmy garaż. No, dzisiaj już bardzo popularne. W zasadzie coś, co jest podstawą. Uważam, mimo wszystko, jeżeli ktoś kupuje nieruchomość. No to raczej ten garaż w dużych miastach jest lub miejsce postojowe. W Warszawie taki garaż, no to jest koszt w okolicach 60 tysięcy złotych. Nagrywam pod koniec 2023 roku. Także do tego dodajemy remont, czy też wykończenie około 100 tysięcy złotych. Razem robi nam się 660 tysięcy złotych, a więc cena transakcyjna plus garaż plus remont, czy też wykończenie, w zależności od tego, czy, czy to jest rynek pierwotny, czy to jest rynek wtórny, no to mamy 660 tysięcy złotych. Dalej mamy koszt podatku PCC on, na, on występuje na rynku wtórnym i jest liczony od, od ceny mieszkania oraz od ceny garażu. Jest to 2% od cena garażu plus cena mieszkania, w tym przypadku 11 200 zł, i tutaj trzeba się zatrzymać, ponieważ jeżeli kupujesz swoje pierwsze mieszkanie w życiu, nigdy wcześniej nie miałeś żadnej innej nieruchomości, to na rynku wtórnym tego podatku po prostu nie zapłacisz. Od 3 do 4 kwartału 2023 roku ten podatek został zdjęty dla wszystkich osób, które kupują swoją pierwszą nieruchomość na rynku wtórnym. Natomiast, jeżeli kupujesz kolejną, powiedzmy nie pierwszą, tylko drugą, trzecią i tak dalej, lub wszystkie sprzedałeś i znowu kupujesz, to wtedy ten podatek ciebie dotyczy, chyba że kupujesz nieruchomość na rynku pierwotnym. Wtedy podatek PCC nie występuje, ponieważ on występuje de facto w momencie, kiedy. Kupujemy jako osoba fizyczna od osoby fizycznej i występuje na rynku wtórnym. Dobra, idziemy dalej. Kolejny koszt to koszt notariusza: 2800 zł. wzięło się z łącznej ceny transakcyjnej mieszkania oraz garażu. To jest taksa notarialna. Notariusz ma widełki: jeden policzy więcej, inny policzy mniej. Ja tutaj wziąłem średnio 0,5%. Ale w zależności od cen transakcyjnych tej nieruchomości, to tak jak wspomniałem, może być więcej lub może być mniej. I tutaj notariusz robi kawał dobrej roboty, ponieważ to notariusz powinien dla Ciebie sporządzić umowę kupna-sprzedaży nieruchomości. Szczególnie jest to ważne na rynku wtórnym, no bo wiecie, rynek pierwotny jest bardzo mocno uregulowany i tam są umowy deweloperskie, są ustawy, które chronią konsumenta, a na rynku wtórnym właśnie tak do końca nie jest. I tutaj bardzo ważne jest, jaką umowę... Podpisujesz ze zbywcą. Najlepiej chodzić ze swoją umową lub prosić o umowę zbywcę i ewentualnie z notariuszem pogadać, co w tej umowie można by zmienić, żeby nas kupujących zabezpieczyć. Bo ten film, moi drodzy, jest oczywiście skierowany do kupujących mieszkania. Także, jeżeli chcielibyście kontakt do takiego sprawdzonego, dobrego notariusza, w zasadzie pani notariusz w Warszawie i okolicach, to zajrzyjcie w opis pod filmem, jest tam, jest tam konkretny kontakt. Pamiętajcie, aby powołać się na moją osobę. Chciałbym, aby wiedziała skąd trafiają do niej. Klient. OK, idziemy dalej. Prowizja pośrednika nieruchomości. Zwróćcie uwagę, jest to aż 20, no blisko 21 tysięcy złotych. Ta wartość nie wzięła się znikąd. Jest to 3% plus VAT od łącznej ceny transakcyjnej. W tym przypadku znowu mieszkanie plus garaż razy 3,69% jest to aż no, blisko 21 tysięcy złotych. Bez względu na to, czy warto takie, taką prowizję zapłacić, czy się należy, czy się nie należy, no to w wielu przypadkach, jeżeli podpiszemy umowę z pośrednikiem, to ta prowizja będzie mu po prostu się należała według prawa i trzeba będzie ją zapłacić. Można byłoby uznać, że ta prowizja może być mniejsza, powiedzmy 2%. Zdarzają się jeszcze takie transakcje, ale równie dobrze można wziąć pod uwagę, że może być większa, ponieważ mówimy tutaj o wartości 3% plus VAT, a są jeszcze 4% i 5%, także rozumiecie, górnej granicy w zasadzie nie ma. I na sprawa to prowizja pośrednika kredytowego. Ja jestem takim pośrednikiem. Na co dzień prowadzę zespół specjalistów od kredytów mieszkaniowych. Pomagamy osobom między innymi takim jak ty, uzyskać najlepszy, często najtańszy, bo to nie idzie często w parze, kredyt mieszkaniowy na terenie całej Polski. Więc nasza prowizja kosztuje ciebie 0 zł. Nazwy nagaza banki. Oczywiście prowizja pośrednika kredytowego jest już zaszyta w koszt uzyskania kredytu. Natomiast. No, jeżeli skorzystałbyś z naszych usług, to nasze usługi nie generują żadnych dodatkowych kosztów, po prostu dostaniemy wynagrodzenie, które by dostał pracownik banku, jeżeli poszedłbyś bezpośrednio do banku. Także prowizji pośrednika kredytowego nie ma, idziemy dalej. Zaznaczyłem jeszcze inne koszty na poziomie 3000 złotych tutaj wiecie, to są różne koszty, tak, czasami będziemy gdzieś chcieli na przykład jakiś program kupić do wyszukiwania do ofert bankowych, przepraszam, ofert nieruchomościowych, jak na przykład powiedzmy monitor.pl, czy też inwestoro, to są takie profesjonalne narzędzia do tego, żeby agregować wszystkie, wiecie, z portalów ogłoszeniowych wszystkie ogłoszenia i wyrzucać do nas tylko i wyłącznie to, co nas interesuje po wszystkich filtrach, bez dubli i tak dalej. Także może ktoś będzie chciał skorzystać, być może tutaj Tutaj warto też doliczyć jakieś koszty dojazdów, no są różne, opiekunki, nianki, jeżeli ktoś potrzebuje, wiecie, ja mam dziecko, także rozumiem, że czasami no nie ma z kim go zostawić, a koszty są naprawdę spore. Także warto je tutaj doliczyć, ja policzyłem po prostu kwotę na poziomie 3000 zł. I dalej, moi drodzy, idziemy do dwóch wariantów. Pierwszy wariant jest to wariant, w którym staramy się o kredyt mieszkaniowy z minimalnym 10% wkładem własnym, a drugi wariant jest to wariant, gdy staramy się o okres mieszkaniowy z 20% wkładem własnym. Ma to bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o łączny koszt kredytu czy też ratę kredytową. Odsetki. No, jest tutaj masa różnych niuansów, i tak zagłębię się jeszcze w tym temacie dzisiaj. Natomiast za chwilę tylko napomnę, że taniej wychodzi wziąć kredyt z 10% wkładem własnym niż 20%, ale mówię to o tym, o tym moi drodzy, już za chwilę. Dobra, zwróćcie uwagę. Przy 10% wkładzie własnym jest to 66 tysięcy złotych. Bierze się to z wartości 500 tysięcy plus mm, kwota na garaż. Plus remont, razem mamy 660 tysięcy razy 10%, daje nam tutaj te 66 tysięcy złotych. Także dzisiaj możemy uzyskać kredyt z minimalnym 10% wkładem własnym, i w tym wariancie kosztuje, kosztowałoby to nas 66 tysięcy złotych. To jest ten wkład własny do banku. Natomiast inne koszty przy 10% wkładzie własnym to jest jeszcze, powiedzmy, prowizja od uruchomienia kredytu. Nie myli z marżą kredytową, czy też ta prowizja często jest zamienna na ubezpieczenie banku. Powiedzmy, w, w tym przypadku ja wziąłem pod uwagę 0%. Ponieważ są takie oferty, tak? Sam, gdy brałem jakiś czas temu kredyt, najbardziej zależało mi na tym, żeby prowizja od uruchomienia kredytu, żeby te koszty uruchomienia kredytu były możliwie jak najmniejsze i koszty wyjścia z kredytu były możliwie jak najmniejsze, ponieważ zależało mi na tym, że jeżeli chciałbym, to mogę nadpłacić ten kredyt, a jeżeli. Zależałoby mi na tym, to mogę go przenieść do zupełnie nowego banku, gdy pojawi się nowa, lepsza oferta. Także ja moi drodzy szukamy oferty z minimalnym, z jak najmniejszym kosztem wejścia, a więc z prowizją zero, czy też ubezpieczeniem takim płatnym. Wiecie, nie jednorazowo, tylko gdzieś tam co miesiąc. Ok, w takim wariancie zwróćcie uwagę, 30% wkład własny potrzebujemy 103 tysiące, no blisko 104 tysiące złotych na koncie, z czego 66 tysięcy złotych to jest wkład własny do banku, a te 37 tysięcy złotych są te wszystkie pozostałe koszty, tak jak wspomnieliśmy, to jest prowizja pośrednika nieruchomości, notariusz, podatek PCC, jakieś koszty inne. No jest tego sporo, tak? 103 tysiące zł, żeby kupić nieruchomość za 500 tysięcy złotych i garaż za 60 tysięcy. No i dodatkowo jeszcze dobrać z kredytu 100 tysięcy złotych. Na remont. OK. Drugi wariant. Wariant, gdy mamy 20% wkładu własnego. Tutaj już skrócę to wszystko. To jest 160, w zasadzie 170 tysięcy złotych. Różnica między wariantem, gdy bierzemy kredyt z 10% wkładem własnym, a kredytem z 20% wkładem własnym, to jest aż 66 tysięcy złotych mniej zapłacimy przy kredycie z 10%owym wkładem własnym. Innymi słowy, potrzebujemy mieć aż 66 tysięcy złotych mniej na koncie, żeby kupić nieruchomość w kredycie. Tak, no, to jest sporo. I teraz pewnie pojawia się w Twojej głowie kilka ważnych e, takich przemyśleń. No, pierwsze z nich może być OK. 66 tysięcy złotych e, zostaje mi na koncie, ale o tyle mam większy kredyt, a co za tym idzie, no, zapłacę więcej odsetek, łącznie ten koszt kredytu będzie większy i tak dalej. Nie do końca, moi drodzy, no bo wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś posiada 20% wkładu własnego, który może przeznaczyć do banku, i zastanawia się, co z tymi pieniędzmi zrobić. I absolutnie nie będę Was tutaj namawiać do jakichś inwestycji gdzieś tam i tak dalej. To są Wasze pieniądze, ale skoro chcecie je zainwestować w kredyt. Czyli, że dodać po prostu więcej wkładu własnego i mniej tego kredytu mieć mniej odsetek, to pomyślmy nad jakimś innym, może rozwiązaniem, które pozwoli Wam zaoszczędzić więcej pieniędzy. No I tak moi drodzy, przed sobą na ekranie macie kalkulator naszego autorstwa, kalkulator do wyliczenia obliczeń związanych z kredytem hipotecznym. Kalkulator rmkredyty.pl Jest to kalkulator darmowy dla wszystkich osób, które po prostu wejdą na stronę od razu dostępny. Nigdzie się nie trzeba logować, wiecie. Jest po prostu 100% za darmo. Możecie pobrać swój PDF tego, tych wyliczeń na maila, także zapraszam do, do sprawdzenia. Dobra, i weźmy tak: no, za przykład, weźmy kredyt na poziomie. Czyli te 660 tysięcy, które potrzebujemy na, na zakup nieruchomości, na garaż i na remont, i tutaj bierzemy wariant, że porównujemy koszty łączne kredytu z 10 i z 20% wkładem własnym. Także na pierwszy rzut bierzemy kredyt z 10% wkładem własnym. A więc 660 razy 0,9% to jest 594 tysiące złotych kredytu. 594 tysiące. Na 30 lat oprocentowanie, skąd wziąć, moi drodzy, oprocentowanie kredytu? Już wam pokazuję. RMKredyty.pl łamane na ranking. To jest ranking, który tworzymy co miesiąc ponownie za darmo. Jeżeli chcielibyście uzyskać do niego dostęp, no to po prostu wchodzicie na stronę rmkredyty.pl. Łamane na ranking, pobieramy PDF. -a. Nagrywam w październiku, więc jest to ranking z października. I idziemy do oferty z 10% wkładem własnym. Zależy nam na tym, żeby jak najmniej odsetek płacić, więc wybieramy oprocentowanie stałe, ponieważ one są niżej oprocentowane, wyraźnie niżej niż kredyt z 20% wkładem, przepraszam, niższy kredyt ze, ze zmiennym oprocentowaniem. Dobra, tutaj trochę powiększę. I tak, szukamy oferty, która ma koszty początkowe na poziomie jak najniższym, a więc 0%. W tym przypadku jest to milenium, oprocentowanie kredytu stałe przez 5 lat 7,86, a więc pisuję tutaj w kalkulator 7,86 86%, prowizja za udzielenie 0, rata równa. Okej, okay, mamy. Kredyt na 30 lat z 10% wkładem własnym na kwotę 594 tysiące generuje koszty na poziomie 1 550 mln zł. Absurdalnie wysokie. No brzmi to po prostu jak jakiś science fiction. Pożyczamy 600, a oddajemy 3 razy tyle. Ale moi drodzy, tak by się stało tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przez cały okres kredytowania mielibyśmy to oprocentowanie 7,86. Tak? Także no, tu wybrałem wariant, że jest to oprocentowanie stałe na, na okres Pięciu lat pierwszych, tak? Po tym czasie możemy przejść na, znowu na stałe albo na zmienne i tak dalej. Także sami rozumiecie, no raczej nie będzie takiego okresu, w którym przez cały okres kredytowania mamy 7,86%. Poza tym możemy przejść ten kredyt do nowego banku. Nagrałem o tym osobny film, wyświetlił się gdzieś, gdzieś tutaj, w tym momencie nagranie jego miniaturka. Link dostępny też w opisie pod filmem. Ale dobra, wracamy. Teraz, moi drodzy, potrzebujemy porównać ten, ten kredyt do kredytu z 20% wkładem własnym, także znowu 660 tysięcy razy 0,8, 528 tysięcy złotych, to jest ten drugi wariant, 528 tysięcy, mniej kredytu bierzemy, no bo większy wkład własny. Większy wkład własny to też lepsza oferta kredytowa, zwróćcie uwagę, jesteśmy teraz przy kredycie ze stałym oprocentowaniem, 20% wkład własny i ponownie milenium w zasadzie tutaj BMP Paribas. BMP Paribas trzeba być ich klientem od minimum 6 miesięcy. Także może nie każdy się łapie na tę ofertę. Ale millenium to już jest zupełnie inna bajka. 7,06 to jest oprocentowanie tego kredytu. A więc z jednej strony mamy kwota, mniejszą kwotę kredytu, z drugiej strony mamy niższe oprocentowanie, no więc jakim cudem to się może opłacać, że kredyt z 20% wkładem własnym będzie niżej oprocentowany, będzie miał niższe koszty utrzymania niż kredyt z 10% wkładem własnym. Ok, na pierwszy rzut oka to się po prostu sobą nie klei. Zwróćcie uwagę, kredyt z 20% wkładem własnym generuje koszty na poziomie 1,3 mln, a z 10% pięćset zł no no Różnica 250 000 złotych na niekorzyść. Na niekorzyść kredytu z 10% wkładem własnym. Ale moi drodzy, no my mamy cały czas tą gotówkę na koncie, te 66 tysięcy złotych, tak? Także zwróćcie uwagę, nadpłata kredytu, dodaj, nadpłacamy od razu 66 tysięcy złotych, ponieważ godzimy się z tym, że aktualna rata przy kredycie z 10% wkładem własnym jest dla nas ok, no bo. Akceptujemy takie założenie, to efekt tej nadpłaty ma powodować, że skracamy okres kredytowania tego kredytu od razu. Powiedzmy, uruchamiamy kredyt, i następnego dnia, po tym jak wypłaciliśmy wszystkie transze, czyli zrobiliśmy remont i ten remont rozliczyliśmy z kredytem, znaczy z bankiem, to możemy już nadpłacać ten kredyt powiedzmy po, po pół roku. Tak? Czyli może nie od początku, tylko po, po szóstej racie, nadpłacamy od razu, jednorazowo 66 tysięcy, i efekt ma być, że skracamy okres kredytowania. Czyli rata zostaje na tym samym poziomie, ale okres kredytowania będzie skrócony. No i zwróćcie uwagę, co się wydarzyło kredyt po modyfikacjach, 1 150 000, krótszy okres kredytowania 107 miesięcy, no to jest 11 lat, łącznie zmniejszenie kosztów kredytu o 41%, tak, także no porównajmy, 1 153 1 280 130 000 taniej przy kredycie z 10% wkładem własnym, a przecież jest to kredyt wyraźnie wyżej oprocentowany, to też trzeba mieć na, na uwadze, tak. Także zostawiam Was z tymi narzędziami: kalkulator rmkryty.pl, rmkryty.pl, łamane na ranking. To są narzędzia, za pomocą których możecie działać i różnego rodzaju obliczenia wykonywać, czy też dla kredytów, które już macie, zmieniły się stopy procentowe. To wszystko też tam można obliczyć. Także moi drodzy, no przy zakupie nieruchomości z minimalnym 10% wkładem własnym na poziomie powiedzmy 500 tysięcy na zakup, 60 tysięcy na garaż, 100 tysięcy złotych na remont, no to potrzebujemy w wariancie z 10% wkładem własnym z około 100 tysięcy złotych, a przy 20% wkładzie własnym około 170 tysięcy złotych posiadać na koncie. Tak? No ale co w przypadku, w którym jednak nie kupujemy za 500, tylko na przykład za 700, za milion, za 300, za 1,5 miliona? Różne są przypadki. Więc no, jest taki prosty wzór, który pozwala Wam na szybko, z pewnym marginesem błędu, ale jednak na szybko wyliczyć, ile faktycznie potrzebujecie mieć na koncie, aby kupić daną nieruchomość z wkładem 10% czy też z 20% wkładem własnym. Przy kredycie z 10% wkładem własnym ten wzór jest następujący. 18% razy cena mieszkania plus cena garażu. Czyli jeżeli kupujemy mieszkanie za 900, żeby łatwo obliczyć, garaż za 100 tysięcy razem jest to milion i chcemy kredyt z 10% wkładem własnym, no to wiemy już, że potrzebujemy mieć około 180 tysięcy złotych na koncie, żeby móc w ogóle myśleć o zakupie tej nieruchomości w kredycie, z czego 10% z tych, 18, z tych 180 tysięcy to 100 tysięcy tutaj to jest skład do banku, a 80 tysięcy to są te wszystkie koszty około kredytowe pod warunkiem, że podatek PCC zapłacimy. No i będzie oczywiście prowizja pośrednika nieruchomości. Dla obliczeń z 20% wkładem własnym jest to bardzo podobna, podobny wzór, w zasadzie tylko początek jest inny. 28% razy łączna cena transakcyjna plus cena garażu. Także tak moi drodzy, to wygląda na koniec. Jeżeli zostałeś ze mną do tego momentu, to jesteś na pewno zainteresowany w ogóle zakupem nieruchomości. Interesuje Ciebie temat związany z kosztami, więc chciałbym Ciebie poinformować, że w nagrodę za to, że zostałeś ze mną do tego momentu, mam dla Ciebie pełen dostęp darmowy 100% do mojego płatnego kursu. Jak kupić nieruchomość na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kod rabatowy, który wyświetlił Ci się właśnie na ekranie, uprawnia Ciebie do 100%, 100 zniżki. Także zachęcam do zajrzenia. Jest tam. Są tam dwa moduły. Pierwszy moduł, jak zaplanować całą inwestycję w czasie, a drugi moduł, jak przygotować się do kredytu. Także myślę, że jest to naprawdę ważne dla Ciebie, no bo jednak skoro interesują Ciebie podstawy, jakim są zakupy, jakie są koszty uzyskania zakupu nieruchomości w kredycie mieszkaniowym, to na pewno interesuje Ciebie też to, jak zaplanować w czasie i jak przygotować się do kredytu. Jeżeli masz pytania, pisz je proszę w komentarzu. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam również do pozostałych filmów u mnie na kanale. Do zobaczenia. Cześć!